To kolejna gala Suzuki Boxing Night. Spotykamy się kolejny raz w Lublinie. Jaki nastrój, jak w tej chwili czujesz z formą? No co, myślę, że atmosfera w porządku. Myślę, że każdy już tutaj w dobrych nastrojach. Forma też jak najbardziej dobra, no bo ciężkie przygotowania. Teraz chwilę luzu, złapaliśmy świeżość, także tylko wyjść i pokazać to 100%. Przyglądałeś się teraz przeciwnikowi, znacie się troszkę może z ringów? Wcześniej mieliście okazję ze sobą walczyć może? Nie, z grupy tam Mołdawii. Miałem wcześniej przyjemność walczyć z tym Wasilim Belousem na kwalifikacjach olimpijskich, ale to już było kawał czasu temu, 6 lat, jeszcze w 69 kg. Także w sumie no nie znam tego nowego przeciwnika, tego w 81 kg, ale myślę, że będzie dobrze. No, plan taktyczny na pewno ułożymy z trenerem przed walką, żeby tutaj głowy też nie obciążać za wcześnie, bo nie ma takiej potrzeby, także będzie wszystko odpowiednio. Jak wygląda te ostatnie chwile przed wejściem do ringu? Jakoś się mocniej koncentrujesz? Mówię, już zanim przyjedziesz na halę, czy generalnie normalnie spędzasz? Nie, staram się ogólnie spędzać czas normalnie. W ogóle nie myśleć o boksach. Także boks zaczyna się przy wejściu na halę. Wtedy tak naprawdę już się gdzieś tam wyłączam i zaczynam myśleć tylko o tym, o czym powinienem, czyli tam o tej taktyce, którą ustaliliśmy z trenerem. I wtedy mnie interesuje tylko walka, po walce schodzę i już jest inne życie. Dzięki, w takim razie niecierpliwie czekamy do jutra. Dzięki wielkie, pozdrawiam.